Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tu Magda Kornacka. Dzień dobry. Ola Żelazo. Zapraszamy Was na trening. Dzisiaj trening dla kobiet w ciąży. Magda, co zrobimy? Dzisiaj będziemy przede wszystkim wzmacniać obręcz barkową, bo przecież czeka nas nie lada wyzwanie z dzieckiem i dużo noszenia. Również biceps. Bardzo ważne mięśnie, tak. Następnie przejdziemy sobie do wzmocnienia pośladka, żeby odciążyć kręgosłup lędźwiowy w trakcie ciąży i też wyrównać dysbalans, który się pojawia w trakcie powiększającego brzuszka. Magda, czy to będą ćwiczenia dla kobiet w każdym trymestrze? W każdym. Pierwszym, drugim i trzecim? Tak. Również dla osób, które zaczynają ćwiczyć, też mogą dołączyć do naszych ćwiczeń. Każda kobieta, która chce ćwiczyć, może z nami ćwiczyć? Jak najbardziej, ponieważ pokażę też modyfikacje dla bardziej zaawansowanych i dla tych, które rozpoczęły karierę sportową. Nasz trening. Przejdziemy pierw do klęku podpartego. Dobrze. Troszeczkę zmobilizujemy kręgosłup, miednicę. Moje podstawki pod kolana, ponieważ mam bardzo cienką matę. Pamiętajcie o tym, że dłonie są pod barkami, kolana pod biodrami. Zwróćcie uwagę na to, co się dzieje z kręgosłupem, czy przypadkiem. Magda, ja bokiem może się ustawię, żebym i na ciebie patrzyła, i żeby oglądające osoby wszystko widziały. Super. Czyli mamy jeszcze raz dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Pamiętajcie o tym, że w zależności od tego, jakiej wielkości mamy brzuszek, ustawiamy szerokość kolan. Czyli jeżeli ten brzuszek jest dosyć duży, to coraz szerzej, maksymalnie do szerokości maty. To jest taka fajna odpowiedź. I jeżeli mamy dziewczyny, które mają problem z nadgarstkiem, ich boli mogą przejść na chwilę na przykład na kostki i też będziemy odpoczywać sobie na przedra. Nie, tak? Tylko chciałam pokazać, żebyście wiedziały. Wydłużamy kręgosłup, głowa jest jego przedłużeniem. Zwróćcie uwagę na to, co się dzieje z naszym kręgosłupem lędźwiowym. Pokażę na Oli, czego ja nie chcę podczas ćwiczeń. Tego nie chcę. Dlaczego? Dlatego, że to jest pogłębiona lordoza lędźwiowa, która już i tak się pojawia w trakcie ciąży. Czego nie chcę? Zbyt mocnego podwijania ogona, co jest często spotykane wśród osób ćwiczących. Daje to zbyt mocne napięcie na dno miednicy. Neutralna miednica. Ola wydłuża kręgosłup jak nitką w stronę. Jest wydłużona, tak czuję. Czujesz, że guzy kulszowe, czyli te kostki, na których siedzimy, idą w stronę pięt. I z tej pozycji będę chciała, żebyśmy wykonały sobie ćwiczenie wydłużenia dłoni do przodu. Już pracujemy z równowagą. 10 powtórzeń. Pamiętaj, żeby nie rotować miednicy i zwrócić uwagę na to, co się dzieje z brzuchem. Ok? I nigdzie nam się nie spieszy, Magda, tak? Tak, nigdzie nam się nie spieszy. Zwróćcie uwagę na to, dziewczyny. Czy niezbyt mocno przechylacie się w lewo lub w prawo, w zależności od tego, kiedy odrywacie dłoń. Jeżeli prawa dłoń idzie w stronę nieba, to lewa mocno przyciska w stronę podłogi i stabilizuje całe ciało. Kto czuje brzuch? Kto czuje brzuch? Ja. Doskonale. Dodamy do tego oddech, wykonujemy wdech, kiedy dłonie są na podłodze i wydech. Taki głośny wydech może być, właśnie, żebyśmy słyszeli. Oczywiście. Jeszcze raz, Ola, wdech, wydech, wydech. Czuję, że brzuch pracuje. Tak, tak. Zobaczcie, to jest jedno z ćwiczeń na mięśnie brzucha, bo podobno ktoś kiedyś powiedział, że ćwiczeń mięśni brzucha nie wolno wykonywać w ciąży, co jest nie do końca prawdą. Mięsień poprzeczny głęboki odpowiada za wyjście dziecka podczas porodu i fajnie by był świadomy i sprawny dla naszego ciała. To o to dzisiaj walczymy. Tak. I jeszcze dwa razy. Pozwolicie, że będę z wami ćwiczyć, ale przede wszystkim sprawdzać Oli technikę. Bo te błędy, które ja zrobię, to wiecie, żebyście by ich nie powtarzały po prostu. Ostatni raz.
Jak już jesteśmy z tej pozycji, przejdziemy na chwilę na przedramię. Zrobimy sobie taki komfortowy tak, bardzo. I teraz, to jest, słuchajcie, to jest pozycja kolankowo-łokciowa, która przy okazji odciąża mięśnie na miednicy u kobiet ciężarnych. Teraz robimy sobie delikatne krążenia miednicą. Starajcie się pracować delikatnie, poruszać całym ciałem tak, żeby wasz kręgosłup poczuł odciążenie, a nie napięcie. A wiesz, Magda, że jak ja byłam w ciąży już dawno, to właśnie tego ćwiczenia też pamiętam, że uczono mnie w szkole rodzenia. Bardzo fajnie. Bardzo się cieszę. I teraz w drugą stronę. Kiedy nadgarstki... ciężarne, Magda, mogą codziennie wykonywać te ćwiczenia? Jak najbardziej. Powinny? Jak najbardziej, kiedy nadgarstki odpoczęły, możemy teraz skupić się na otwarciu klatki piersiowej. Wykonujemy na 3 sekundy zbliżenie klatki piersiowej w stronę podłogi, prawa ręka i przedramię leży na podłodze, wracamy. I wykonajmy 10 powtórzeń, oddychaj tak jak czujesz. To też fajne rozciągnięcie pachy, tutaj czuć. Kręgosłup. Też takie bardzo odprężające. Odprężające. Pamiętajcie, że w ciąży pojawia się też pogłębiona kifoza piersiowa kręgosłupa i to ćwiczenie otwiera naszą klatkę. Ale to są też fantastyczne ćwiczenia dla każdej z nas. Nawet jak nie jesteśmy w ciąży, to doskonałe dla prawidłowej postawy, właśnie dla zdrowego kręgosłupa. Super. I ostatni raz. Lewa strona zamyka. Prostujemy do boku lewą nogę. I zrobimy delikatne pogłębienie do tyłu. 5 powtórzeń. Ale nie siadamy na piętach. 4. Nie. Takie delikatne bijanie. 3, 2, 1 i rotacja, ręka idzie w stronę nieba, skręć. Oczywiście wykonuj tyle, ile możesz. Każdy z nas ma inną mobilność. Dziewczyny, które mają duży brzuszek, tylko delikatnie zbliżają obręcz barkową w stronę podłogi. Ola, brzuszka nie ma, czyli wdech. Ale w pierwszym trymestrze ciąży no nie ma jak najbardziej, prawda? Tak, czyli można, ale też to ćwiczenie będzie bardzo fajne dla kobiet, które będą przed rozwiązaniem. I teraz druga strona, druga noga. Do boku i najpierw opuszczamy biodro. Ja pożyczę sobie od pożyczaj sobie Oli co chcesz, trochę. Pewnie. No są to ćwiczenia bardzo relaksujące. I dziecko w łonie lubi, prawda, te wszystkie ruchy, takie bujanie. Ono wtedy też się dobrze czuje w brzusiu mamy. Dokładnie. I lecimy. Skręt. Góra. Skręt. Tutaj też dziewczyny wykonujemy to w taki w zakresach, jakie pozwala nam nasze ciało. Ola jest, jak widać, bardzo rozciągnięta. Tak, dziewczyny wiedzą, że u mnie zakresy, to w ogóle mamy się nie porównywać. To jest bardzo ważna informacja dla nas dziewczyn, a szczególnie ciężarne. Ale wiecie co, wszystkie osoby ciężarne, które są teraz z nami i ćwiczą, to już jest wasze zwycięstwo, że jesteście, że w ogóle że ruszyłyście na matę. Tak. I to jest piękne. I teraz mamy nadzieję, że po tym spotkaniu już się będziemy spotykać regularnie. I zapraszam na skrzynię, krzesło. Idziemy sobie usiąść. Przy okazji troszeczkę odpocznie kolano, odpoczną nadgarstki. Siadamy na krześle. Chciałabym, żebyście teraz zwróciły uwagę na to, co się dzieje z ustawieniem waszej miednicy. Kręgosłup idzie w stronę sufitu. Wydłużamy mocno głowę, oddalamy barki od uszu.
Teraz pokołysz się na lewo, prawo i zwróć uwagę, gdzie znajdują się guzy pulsowe. To są kosteczki, na których siedzimy. Dla niektórych kobiet mniej lub bardziej wyczuwalne, w zależności od naszej anatomii. Możecie też położyć sobie dłoń pod pośladki i zobaczyć, wtedy na pewno je poczujecie. No i są to takie wystające kostki, raczej każda z nas będzie wiedziała, gdzie są. Tak. I chciałabym, żeby te kostki były skierowane w stronę podłogi. Dlaczego to jest takie kluczowe? To nieważne, jakie ćwiczenie wykonujemy, no też ważne, ale przede wszystkim dla mnie, jak jest wykonane w ciąży, bo możemy wykonywać trening bez obciążenia, technicznie, poprawnie, zdejmując napięcie z kresy białej, która się może pojawić poprzez właśnie ten zmiany środka ciężkości, a możemy wykonywać z dużym ciężarem, tak jak ja na przykład ćwiczyłam, bezpiecznie i prawidłowo. I teraz stopy są równolegle do siebie, kolano w rotacji zewnętrznej też stabilizuje tutaj nasze ciało, stopa. I wdech, na wydechu wykonujemy 10 uniesień ręki w górę. I teraz oczywiście dziewczyny, które z nami zaczęły, tylko wykonują na wydechu. Góra. Magda, góra, bez obciążenia. Na kanapie też możemy robić to. Oczywiście, ćwiczenie. No ale jak jest miękka i zapadnie się twoje ciało, to możemy to wejść stracić w nadmierne tułopochylenie miednicy. A nam chodzi o to, żeby dolne żebro było w dolnej pozycji, brzuch był aktywny, ale nie napięty. Mhm. Czyli staramy się jednak na jakimś twardszym czymś usiąść. I teraz dziewczyny czują, jeżeli dla was zmieniamy stronę, jeżeli dla was jest to lekkie, możecie wziąć butelkę wody. Mogą być hantelki. Hantelki dla zaawansowanych. Ale wtedy, Magda, jaki? Taki kilogram, dwa kilogramy? Wszystko zależy. Zależy. Na przykład kobieta, która dźwigała ciężary, była zaawansowana, jak najbardziej może pracując świadomie, dalej wykonywać ćwiczenie z hantlami. Ja bym zdjęła obciążenie o 50% już w tym pierwszym trymestrze. No, ale jeżeli wyciskasz 10 kilo jedną ręką, to 5 dla ciebie nie będzie problemem. Ale jeżeli jesteś osobą początkującą, chwilę rozluźnij barki, no to zaczęłabym od półlitrowych butelek wody lub bez. I do przodu. My teraz ćwiczymy bez i muszę powiedzieć, że nawet bez żadnego ciężaru już czuć, że coś się fajnego dzieje w barkach. Tak. Zwróć uwagę na miednicę i druga runda. Troszeczkę możemy przyspieszyć, niezbyt wysokie tętno, ale takie, które pozwala nam na rozmowę z drugą osobą, czyli ja tutaj sobie z Olą plotkuję za chwilę. Wdech i wydech. Wydech. Góra. Super. Góra. Ten oddech jest też bardzo ważny. Ważny. Właśnie, żeby nie zapominać. Góra. Ale to nie tylko kobiety w ciąży, ale w ogóle zdarza nam się zapominać o oddechu. Robimy wiele ćwiczeń na bezdechu. Nie wstrzymujemy. Co jest błędem? Nie wstrzymujemy tego powietrza. Przecież, przecież oddech to też fajna stabilizacja, lepsza świadomość ciała. Oddech też powoduje, że jest nam łatwiej wykonać dane ćwiczenie. Nagrałyśmy z Magdą filmik o oddychaniu, na który was serdecznie zapraszamy. Link jest pod filmem i zaraz tutaj też się pojawi. I druga strona. Ja już sobie zainicjowałam. Wyobrażam, że mam pół kilo. To ja też chcę sobie wziąć ciężar. Więc pamiętajcie, żeby fajnie ten chwyt był bezpieczny dla was. Jeśli jest już ciężko, możecie asekurować się drugą ręką. Wdech, wydech. Wydech, wydech, wydech. I taka butelka wody, jak mielibyśmy teraz taką półlitrową, miałybyśmy. Ja bym no to poczuła. Od razu, tak, i od razu można wypić po treningu, co również jest dla nas bardzo zdrowe i wskazane. Dokładnie. I teraz sobie patrzę, często ćwiczę, słuchajcie, przed lusterkiem i widzę, czy wyciskając hantelek nad głowę nie pogłębiam lordozy lędźwiowej, tego nie chcę. Wróć do pozycji i wykonaj. Czyli tak naprawdę
kontrolujemy całe ciało i cały czas robimy taki skan. Stopy, kolana, biodra, kręgosłup, barki, głowa. Do momentu, kiedy to już po prostu będzie bardzo naturalne. Tak. Ustawimy to ciało i ono będzie w takiej pozycji, w jakiej chcemy, żeby tak, było. Tak. Dałam w pozycji siedzącej, kiedyś nagramy na pewno te bardziej zaawansowane treningi. Wtedy no już pokażemy troszeczkę inne pozycje, ale że jest to etap początkujący, to będzie dla nas dużo bezpieczniejszy i dla naszej dzidzi. Teraz wzmacniamy, słuchajcie, biceps. Na razie pokażę technikę, czyli mamy łokcie blisko ciała, mamy wyprost ramienia, zgięcie, napięcie. Rozciągnij, zgięcie. Ja powiem Wam, że no mam dosyć dużą świadomość ciała i na przykład dla mnie to ćwiczenie już daje poczucie, że ten bicep się napina, ale też nie generuje zbyt dużego napięcia w brzuchu. A izometrycznie też możemy jeszcze zadziałać, że właśnie mówię, że jeszcze tutaj napniemy na końcu. Idealnie, jeszcze. Próbuję i rzeczywiście czuję moc. Ale, co jest ważne, w tym ćwiczeniu do końca napinając nie przemy, nie napieramy na dno miednicy. Na dno miednicy. I oddychamy. Ja już spompowałam. Jeszcze trzy powtórzenia i też już będzie bicep spompowany. Słuchajcie, można zrobić trzy serie po 10 powtórzeń. No i jednak polecamy, jeśli dziewczyny ćwiczyłyście wcześniej, żeby wziąć jednak jakieś obciążenie, bo to nawet w ciąży jest wskazane i bezpieczne, przede wszystkim bezpieczne dla nas. Bezpieczne, tak. Kolejny element to będziemy chciały sobie wzmocnić nogę, pośladek. Ale że mamy skrzynię, co jest bardzo fajnym taką podpowiedzią, prawda? No bo większość osób nie wie, w jaki sposób wykonać przysiad. Większość już nie ma skrzyni w domu, podejrzewam. Aha, no dobra, to mamy krzesło. Mamy krzesło. I teraz dziewczyny, wstajemy i siadamy. I zwróćcie uwagę na to, co się dzieje z kolanem. Przysiad to jest nic innego jak hip hinge, czyli mamy biodro w tył i siadasz. Hip hinge. I wstajesz. Zgięcie biodra. Kolano nie wyprzedza stóp. Ono jest na wysokości śródstopia. I wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Czyli my nie siadamy, tylko tak opieramy pośladki. Opieramy. O siedzisko. I wstajemy. I przysiad. Tak. Czyli zobaczcie, jak mamy ciążę w trzecim trymestrze, no miednicy uwielbia przysiad, uwielbia wykroki. Nie słuchajcie, że nie wolno to siadać. Przecież wiedzieć. Słuchajcie, siadacie przecież codziennie na krześle. To jakim cudem nie może w trzecim trymestrze kobieta wykonywać przysiadu? Powinna. Jakim cudem? Podobno nie można unosić rąk powyżej niebarków. To jakim cudem ma odłożyć dzbanek na półkę. Nie dajmy się zwariować. Wszystko w swoim, jakby to powiedzieć, w swoich zakresach, tak. I mamy normalnie funkcjonować, mamy żyć. I mamy też wysoko półki, gdzie stoją właśnie te dzbanki. A potem dziecko. A później dziecko, tak. I luz, chwilę strzepnij, ja tam poczułam nogę. Oj, tak, to taka fajna seria przysiadów, jasne. I teraz na przykład mamy osobę zaawansowaną, czyli bierzemy krok do przodu. Dziewczyny, które są w zaawansowanej ciąży, trenują z asekuracją krzesła. My pamiętamy o ustawieniu stóp, one idą równolegle, pięta wbita w podłogę, kolano w rotacji zewnętrznej i wykonujemy znowu 10 przysiadów, pamiętajmy o oddechu. Wdech w dół i wydech. Staramy się nisko schodzić, czy tak, też nie za bardzo? Możemy. Jeżeli możemy dziewczyny nisko mają problem z ustawieniem, nie mają mobilności w stawie skokowym, to zejdą sobie do tej pozycji, czyli to krzesełko, ale już mamy zaawansowane i... Ale nie wchodzimy do głębokiego przysiadu, tego nie chcemy, bo w tym momencie ściskamy brzuch i też włączamy mięśnie, które powinny pracować. Super. Góra. I dla tych mega zaawansowanych,
Co to będzie? Zostajemy chwilę w dole, pulsacja, spokojnie, dziewczyny zaawansowane mogą to zrobić, reszta odpoczywa, góra, luz, strzepnij. Fantastycznie. I tym samym, Magda, zaangażowałyśmy całe ciało. Całe ciało. A zobaczcie, co się dzieje z oddechem, nie? Tak. Rewelacja. A oddech, no już jesteśmy nauczone oddechu. Oddechu. Ale teraz jeszcze jest taki zaangażowany w to, co robimy. Tak. Okej. Okay. Czy jeszcze coś dzisiaj mamy w planach? Tak. Chciałabym pokazać ćwiczenie przysiad wykroczny, bądź też zakrok. Wykroków online raczej nie stosuję, bo nie wiem, jaki jest poziom u dziewczyn i jaka jest mobilność, dlatego wyjdziemy sobie pierw w pozycję wykroczną. Pamiętajcie o tym, że warto, aby stopa była delikatnie po skosie dla lepszej stabilizacji. Czyli palce stóp do wewnątrz, tak, delikatnie. Tak, delikatnie. Mhm. Delikatnie do wewnątrz, a druga noga delikatnie tak na szerokość no, bioder? Zewnątrz, tak, tak, żebyśmy nie wchodziły, szczególnie w ciąży dziewczyny, w te pozycje, pokazuję, w te wąskie pozycje. Aha, nie wchodzimy. Żeby kolana się też nie zbiegały. O, nie wchodzimy w te wąskie pozycje. To nie jest bezpieczne i teraz dla dziewczyn, które mają duży problem z równowagą, biorą na przykład kijek od mopa, mogą się podeprzeć, super, bądź też wziąć krzesło, na którym przed chwilą wykonywały bicepsy czy presy i podpierać. I teraz wykonujemy. I teraz zobaczcie, co jest bardzo ważne. Ustawienie miednicy, czyli znowu mamy guz kulszowy, idzie w stronę podłogi, tak żeby całe ciało pracowało w tym ćwiczeniu, nie tylko pośladek i nie tylko czwórka. I na pewno większość z Was już czuje, że jest zmęczona noga, już dlatego ona pracuje. Odpoczywa, a reszta zaawansowana leci w dół. Wdech, wydech, No, uda, to uwielbiają to ćwiczenie i pośladki. Wyprost stawię kolanowym, biodrowym do końca. Do końca. I zmiana strony. Dziewczyny początkujące zmieniają stronę. I znowu lecimy, pamiętajcie, nie pogłębiamy lordozy lędźwiowej. Dolne żebro w dolnej pozycji. I do dołu razem. Super. Czy możemy sobie w tym treningu zrobić na przykład 3 serie po 8-10 tak. powtórzeń? 8 dla początkujących to jest za dużo. Mhm. A dla zaawansowanych nawet bym dała między 8 a 12. Czyli początkujące ile? 4, 5? 5 powtórzeń. Max. 5 max. 5 max. Dobrze. Strzepnij nogę. Ach, pięknie. Jest Czyli moc. Zobaczcie, tak naprawdę pracował brzuch, wszystko, całe ciało. Tak, mamy całe ciało. Jak ktoś ciało mnie pyta, czy robimy, Magda, brzuszki, ja mówię, pewnie, że tak, właśnie robiłaś brzuch. Tak, to Jeżeli brzuch. Czujesz tą świadomość i pokażę na Oli zakroki. Mhm. Czyli Ola jest bokiem i to jest bardzo fajne ćwiczenie. Zakrok i dostawić. Zakrok Aha, po prostu, dynamiczne. I dostawić, tak, no. Okej. Okay. I zobaczcie, Woli, ja już widzę, że technicznie jest bardzo dobrze wykonane. Dawaj. Dla wielu z Was będzie to dziwne uczucie. Góra. Wracamy. Wstajesz spięty, żebyś poczuła bardziej pośladek. Mhm. Bo większość osób przenosi ciężar na śródstopie albo na palce. Nogi przedniej. Tak. Przy... Hop. I wstają w ten sposób. Nie. Zakrok i pięta. Spróbujcie, o ile zakrok lepiej wtedy czuć pośladek. I pięta. Lecimy, Ola. Dobra, I pewnie. Pięta. Zakrok i... I wydech. Wdech. I wydech. Ostatni. Takie ćwiczenia też robimy na naszych zajęciach pilatesowych. Też lubimy. To druga noga. Dobrze, pewnie. Jeśli dla osoby początkującej to jest za trudne, pokazuję modyfikację. Ola zostaje. Tak, ja sobie ćwiczę, kończę A serię. Ja, zobaczcie dziewczyny, uczę się dobrych nawyków. Zwróćcie uwagę na to, że przeszłam na bok, dopiero na plecy. Ok, czyli Pomału. Kładziemy się i wstajemy bokiem. Zdejmujemy napięcie z kresy. No ale jak Wam się zdarzy nieraz wstać normalnie, to pamiętajcie, to jest wszystko życie.
I teraz kręg po kręgu unosimy miednicę i wróć. Ola robi wersję zaawansowaną i wróć. Tylko pamiętajcie, dziewczyny, że Ola nie jest w ciąży. Tak. Także jak mamy ciężarne, początkujące, albo dzisiaj nie w super formie, bo to też oczywiście się zdarza, to wtedy robimy te początkujące ćwiczenie, które pokazała Magda. I chciałabym pokazać ostatni element, który właśnie wykonywałam tutaj na swojej macie, ale nie był zbyt widoczny. Olu, połóż się na plecach. Bo tak jak mówiłam na początku, można dobrze i źle wykonywać dane ćwiczenie, bo to nie chodzi o to, ile zrobisz powtórzeń, tylko czy jest bezpieczne dla ciebie. Jest większość z was, która nie będzie mogła leżeć na plecach, więc wtedy wchodzimy sobie w inne pozycje, na boku, odwodzenie. I teraz unosząc miednicę w górę, chciałam, żebyście kręg po kręgu przykleiły kręgosłup i dopiero góra. I góra, 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 pośladek. Teraz czujemy, jak on się fajnie napina. I znowu kręg po kręgu. Tak, kręg czyli po takie kręgu. Rolowanie. Takie rolowanie. Masaż kręgosłupa. Też to jest też zdjęcie napięcia z kresy, bo czasami dziewczyny wychodzą z pogłębionej lordozy w górę i jeszcze dają większe napięcie na brzuch, którego my nie chcemy. Tak, to bardzo przyjemne. Też takie ćwiczenia rolowania, unosząc biodra, wykonujemy. Super. I góra. Bardzo przyjemne, bardzo przyjemne. Wstajemy, Magda, przekręcając przez się na jeden bok i podnosząc. Tak naprawdę wstajemy, możemy przejść do pozycji wykrocznej. To są wszystko ćwiczenia bezpieczne. Możemy też wzmocnić klatkę piersiową. Jeżeli nawet nie mamy sprzętu, nie umiemy zrobić odpowiedniej pompki, to ja nie robię nic innego, jak łapię za dłonie i ściskam. To jest cudowne ćwiczenie, tak. I ściskam. Znowu oglądamy fajny serial i sobie ściskamy dłonie. I oddychamy. Ja tutaj też słyszę, jak Magda pięknie oddycha, głośno, świadomie, równo. Mamy nadzieję, że wy też skupiacie się na oddechu. Możecie wykonać kilka serii, po 5, 8, nawet 10 powtórzeń. Magda, mamy całe ciało. Tak, całe ciało. Całe ciało przećwiczone. Dziewczyny, bardzo wam dziękujemy, że byłyście z nami. Wszystkim dziewczynom, które jesteście w ciąży, oczekujecie dziecka, życzymy ogrom zdrowia. Bardzo dużo takiej fajnej pasji i energii, żeby dbać o siebie, żeby dbać o dziedziusia. Ćwiczenia pomagają w porodzie. Przede wszystkim. O tym też należy pamiętać. I takie sprawne ciało szybciej wraca do formy już po porodzie, jak już zostaniemy mamami. Tak, ten przysiad wykroczny, tak jak już powiedziałaś, to jest, zobaczcie, jesteśmy na porodówce, Ola, wstań. Tak mi się teraz przypomniało. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na porodówce. Ja zawsze przekładam trening na życie i na poród. Doskonale. I wchodzi skurcz. No i ta noga, proszę. Trzeba tą nogę wzmocnić. Na ogół w szpitalu mamy albo linę, albo jakieś koła. Albo już pozycja, potrzebne. Albo już pozycja, kiedy jesteśmy z mężczyzną, to po co nam ten przysiad? Właśnie proszę po to. Bardzo. Także słuchajcie. Jeszcze dwa magiczne słowa. Jesteśmy gotowi? Wszyscy? Dziewczyny ciężarne i wszystkie kobiety nieciężarne, które ćwiczyły z nami? 3, 2, 1. Mamy to! Dziękujemy bardzo za wspólne ćwiczenia. Dużo zdrówka dla was wszystkich, dla nas wszystkich. I do zobaczenia na macie na kolejnych ćwiczeniach. Buziole, pa!